Cześć widzowiacy, tym wesołym akcentem, bo wy nie widzicie, ile trudów i wysiłków kosztowało nas przygotowanie tego materiału, ale z uśmiechniętymi twarzami przestępujemy. Wystarczyło przyjść Robotniczy. punktualnie. Tak, dokładnie. Robotniczy talk show. Rozpoczynamy podsumowanie rundy jesiennej. Nazywam się Jakub Dyktyński. Witam was bardzo serdecznie. A moimi gośćmi są dyrektor sportowy Tomasz Wichniarek. Dzień dobry. I jak zawsze szczery trener Daniel Myśliwiec. Dzień dobry. To nie będzie program nudny, to nie będzie program sztywny, bo pytania są od was. Zbieraliśmy je za pośrednictwem Twittera i teraz będziemy mogli pod takim gradobiciem postawić naszych gości, którzy czekają na to, żeby przybliżyć wam kulisy pracy pierwszego zespołu, podsumowania rundy jesiennej i generalnie podsumowanie całego pionu sportowego. Panowie, no nie będziemy przedłużać, czas nas goni, więc poproszę o kilka słów. Chyba słów podsumowania tej rundy jesiennej. Dyrektorze, z perspektywy całego pionu sportowego, jak podsumuje pan tę ekstraklasową jesień? Na pewno trudna runda dla nas, ponieważ musieliśmy dokonać pewnych zmian, co powodowały wyniki wcześniej i sposób gry, więc te zmiany nastąpiły, to zawsze jest trudny moment. Tak samo patrząc na wyniki zespołu, czy w tej rundzie, no to też jakby liczyliśmy na troszeczkę więcej. Tutaj były takie mecze bardzo spektakularne i bardzo fajne, jak mecz z LKS-em, czy z Lechem Poznań, nasze zwycięstwa, ale no też przytrafiły nam się kilka takich porażek nieoczywistych, których byliśmy raczej faworytem. Więc taki moment, kiedy były bardzo fajne chwile, kiedy się bardzo cieszyliśmy, kiedy zrobiliśmy coś takiego, co nam nie udawało nam się wcześniej, ale też były momenty, kiedy byliśmy smutniejsi, kiedy wyniki nie szły po naszej myśli, a czasami też było tak, że gra zespołu była bardzo dobra, gdzieś patrząc na nasze analizy statystyczne, wydawało się, że powinniśmy te mecze wygrywać, a jednak to nie zrobiliśmy. Więc tak jak powiedziałem, różna runda, były dobre momenty, były gorsze, ale na pewno też jest dużo optymizmu na to, że będziemy dalej szli w dobrym kierunku i będziemy się mocno rozwijać i mieć lepsze wyniki w następnej rundzie. Czy za wami już takie wewnętrzne podsumowanie, czy to jeszcze przed wami, czekacie na urlopy i dopiero wtedy z takimi chłodnymi głowami podejdziecie do podsumowania sportowego jesieni? Tak się powinno to odbywać, czyli tego czasu trochę potrzeba, żeby dokładnie to przeanalizować. Pion sportowy robi pewną swoją analizę, sztab szkoleniowy swoją. Chcemy tutaj to dobrze do tego podejść, więc w wielu obszarach i aspektach to porządnie przygotować. Dlatego umówiliśmy się, że po powrocie z urlopów zrobimy takie podsumowanie. Trenerze, długo analizowaliśmy te pytania, więc pozwolę sobie zacząć od tego najbardziej kontrowersyjnego. Czy trener okrzepł już w Widzewie? To pytanie gdzieś tam się pojawiało, ale już zupełnie na poważnie. Za trenerem kilkanaście tygodni w Widzewie, kilka miesięcy. Jak trener podsumuje ten czas? No bo to nie jest tylko kwestia sportowa, ale także moim zdaniem taka ludzka, bo myślę, że dla trenera wiele się zmieniło w takiej przestrzeni życiowej i zawodowej. Dobrze, że uświadomiłeś, że to kilka miesięcy, bo ja mam wrażenie, że jestem tutaj kilka lat. Tak wiele się wydarzyło i tak wiele bodźców spada z każdej strony, ale czy okrzepłem? Jest dużo pracy, jest tyle pracy przed nami. Myślę, że moi piłkarze też wykonali taką pracę i sztab wykonał taką pracę, że ciężko się nawet zastanowić na tym, co się dzieje dookoła. I ja się czuję tu na pewno dobrze, czuję się ten kontekst kilku lat, że mam takie poczucie, że kilka lat tutaj jestem. To wynika z faktu oczywiście, że się dużo dzieje i poczucie taka, że jestem tu od dłuższego momentu, wynika z natłoku i obowiązków i zadań, które mamy do wykonania, ale generalnie czuję się bardzo dobrze, ale chciałbym, żebyśmy się wszyscy czuli zdecydowanie lepiej. Kolejne z tych takich pytań o podsumowanie. Największe zaskoczenie na plus i na minus w Widzewie po tym okresie pobytu już tutaj. Nie wiem, czy coś zaskoczyło mnie na plus, bo w zasadzie to, o czym cały czas rozmawiamy na początku i z czym może nie każdy mnie chciał zaznajomić albo uświadomić, to generalnie otoczka taka pod kątem naszych fanów i kibiców, bo bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, czy moment jest dobry,
czy nie taki, jakbyśmy go chcieli, to czuć po kibicach, że oni daliby wszystko za Widzew i oddaliby wszystko za Widzew. I to się potwierdza i nie chcę mówić, że to jest na plus w tym sensie, że mnie to zaskoczyło, ale jeszcze bardziej to zrozumiałem i podczułem, bo nawet po ostatnim meczu, jak przychodziłem tutaj obok stadionu i nie wszyscy kibice jeszcze mieli ochotę wracać do domów, to w takim kontakcie bezpośrednim to jest coś nieprawdopodobnego, jak ludzie mają w sobie ogromną wiarę i takie podejście do swojego klubu, oni chcą po prostu dobrze i czasami nawet jak emocje wezmą górę, to nie zmienia to faktu, że intencja jest słuszna, czyli każdy chce dobrze i ja z takim nastawieniem chciałbym pracować i takimi ludźmi się otaczać. A jeżeli chodzi o minus, to trochę jestem zaskoczony, powiedzmy, labilnością naszą, bo naszą w tym sensie, że bardzo szybko zmienia nasz nastrój, nasz jako klubu, aktualny wynik. I wynik no nie zawsze idzie w parze tym, co się prezentuje na boisku. Idealnie jest, jak to się zgadza, czyli to, jak się drużyna prezentuje i to, jaki jest wynik, bo wtedy nawet jeżeli wynik jest niekorzystny, łatwiej to zaakceptować. Ale po tej euforii i po tym takim ogromnym nastawieniu, w jakim to etapie już nie jesteśmy budowy klubu i drużyny, na przykład po wygranej z Lechem Poznań, później Sole Trzeźwiące po Radomiaku, gdzie mecz generalnie był słaby, wynik był słaby, ale na pewno nie taki, żeby przyjąć trójkę, mówiąc brzydko i wprost. Po bardzo dobrym meczu kolejnym w Mielcu, to już szykowaliśmy się wszyscy na majówkę, a teraz da się wyczuć, że źle zakończyliśmy rok, patrząc pod kątem wyników i to oczywiście jest, nie podlega żadnej wątpliwości, ale to też pokazuje, jak wiele pracy przed nami takiej, żeby rozumieć, co się dzieje. Myślę, że takie spotkanie też tłumaczące być może moją perspektywę czy perspektywę drużyny jest jakimś okazją do tego, żeby to bardziej rozjaśnić, ale to jest coś, co mnie zaskoczyło, bo spodziewałem się, że nastroje mogą być różne w zależności od wyników, ale nie spodziewałem się, że aż taki może być to roller coaster. No to pociągnę trochę temat tego roller coastera i poproszę rozwinięcie trochę w ogóle podsumowania też takiego sportowego, analogicznie do pytania do pana dyrektora, jak trener podsumuje. No bo dwa słowa o tej końcówce niezbyt udanej padły, ale gdyby trener ocenił cały okres swojej pracy dotychczasowy, czy trener jest zadowolony z tego procesu, na który realizujemy, z tej drogi, na którą weszliśmy. Proszę o te dwa słowa podsumowania. Zbierając wszystko w całość, to najważniejsze i to, o czym nie powinniśmy zapominać, to, że przyszedłem tutaj, żeby nadać drużynie określoną tożsamość i to myślę, że ciężko podważyć i ciężko kwestionować, bo to, że chcemy grać na połowie rywala, to, że chcemy na każdego podchodzić pressingiem, bez względu na to, czy to był Lech Poznań, czy inny rywal. Realizowaliśmy to z różnym skutkiem czasami, bo wiadomo, że efekt też może być różny, ale generalnie patrząc na te statystyki, które my jako sztab analizujemy na bieżąco i które nam się potwierdzają, to bronimy wysoko i patrząc na okres, odkąd ja przyszedłem do klubu i odkąd jestem w Ekstraklasie, to jesteśmy w tym elemencie jedną z wiodących drużyn. To wpłynęło też na to, jak przeciwnicy, nie chcę mówić, że nas zaczynają bardziej szanować, bo tak jakby wcześniej nas nie szanowali, ale podchodzą do nas z respektem, widząc to też, jak odważnie radzimy sobie pod pressingiem przeciwnika, spowodowało, że przeciwnicy zmienili strategię na nas i rzadziej podchodzą wysoką obroną, rzadziej podchodzą pressingiem, a częściej, tak jak Radomiak, tak jak Puszcza, nawet Pogoń nie była mocno inicjatywna, szczególnie w momencie, kiedy mijaliśmy ich pressing w pierwszej połowie, inicjatywna do tego, żeby podejść wyżej do nas. To powoduje, że my jako drużyna jesteśmy na dobrej drodze, wykonaliśmy dużą pracę, żeby też zapracować sobie na takie podejście do nas, ale to też pokazało, i szczególnie tych kontekst ostatnich trzech meczów ligowych, że będziemy musieli więcej energii spożytkować na to, jak rozmontować niski blok obrony i taką drużynę, która jest mniej aktywna od nas.
i z drugiej strony wykorzystać częściej na pewno momenty naszego pressingu, bo to, że odbieramy bardzo często piłkę, bardzo często wysoko, nawet jeżeli ktoś wykazuje mniejszą inicjatywę do gry, powiedzmy krótkimi podaniami, stara się zagrać piłkę bezpośrednio, zbieramy drugie piłki, ale wracając do wątku głównego, musimy więcej mieć z kontrataków. W związku z tym, że gramy wysoko i przeciwnik będzie prawdopodobnie częściej wybierał strategię, żeby poczekać i starać się z nas kontrować, to tutaj na pewno potrzebujemy jeszcze większej skuteczności, bo sama idea jest, powiedzmy, jesteśmy jej świadomi i wiemy, jak ją ulepszać albo utrzymywać ją na wysokim poziomie, ale tutaj na pewno potrzebujemy rozwoju i może rozwoju kontynuacji i konsekwencji. A jeżeli chodzi o jeszcze jeden aspekt, czyli stałe fragmenty gry, to najważniejsze dla mnie na początku, wiedząc, jak wiele pracy mamy do wykonania, to najważniejsze zadanie dla członka sztabu, który miał być odpowiedzialny za stałe fragmenty, to było nie tracić bramek przede wszystkim ze stałych fragmentów i tutaj też jestem bardzo zadowolony, bo na ten moment jesteśmy drugą najlepiej broniącej wedle danych platformy StatsBomb, najlepiej broniących stałych fragmentów drużyną. Ale w ofensywie tutaj mamy duże rezerwy, pomimo tego, że patrząc na jakość stworzonych sytuacji finalnie, taki skumulowany ten wskaźnik XG, czyli to ile sytuacji stworzyliśmy po stałych fragmentach, to jest to niezły wskaźnik, ale mimo wszystko mało z tego bramek i to też wskaźnik, który pokazuje, nie pokazuje jaka jest częstotliwość, czyli możemy mieć ten wskaźnik skumulowany wysoki, ale to może wynikać z dużej liczby stałych fragmentów gry, które mamy, ze względu też na takie częste posiadanie piłki na połowie rywala. I to tak, myślę, że pokrótce byłoby podsumowaniem takim kluczowym, ale na sam koniec to ja lubię posługiwać się konkretem i tak jak na początku przychodząc do klubu uznałem, że na tym etapie drużyny chcielibyśmy punktować 1,5 punktu na mecz, taki mieć wskaźnik i przed meczem z Radomiakiem było 1,66, było bardzo optymistycznie po tych trzech ostatnich meczach ligowych, patrząc tylko na mecze oczywiście Ekstraklasy, spadło nam to zbyt nisko do 1,25, dlatego to jest taki nasz cel, może nie tyle nasz cel, bo go nie definiowałem w szatni, bo to dla piłkarzy nie jest wiążące, powiedzmy, tylko dla mnie i dla sztabu informacja, do czego powinniśmy minimum dążyć, bo to jest taki plan minimum, który chcielibyśmy osiągnąć, pomimo tego, że czasu na pracę, albo inaczej, zbieranie efektów naszej pracy nie było zbyt wiele. W tym podsumowaniu trener poruszył kilka wątków od stałych fragmentów gry, przez tą średnią punktową, przez XG, ale coś, co rzuca się kibicom w oczy, jest właśnie ta hiperbola nastrojów, prawda, związana trochę z wynikami i mam wrażenie, że wygrana na boisku Lecha Poznań stała się takim wyznacznikiem w pewien sposób dla kibiców. Skoro można pokonać Lecha na ich terenie, no to znaczy, że można pokonać każdego. I bardzo dobrze, bo jakby trzeba mierzyć wysoko i wydaje mi się, że ta poprzeczka zawsze musi być zawieszona odpowiednio dla takiego klubu jak Widzew. Ale z drugiej strony kibice dopytują, z czego wynika w ich opinii taki spadek jakości gry drużyny, gdy powiedzmy ten blask fleszy znika w opinii części kibiców, którzy pytali nas na Twitterze, ta jakość gry spada, gdy gramy powiedzmy z mniej renomowanym przeciwnikiem. No oczywiście jest to tylko opinia, no ale jestem ciekawy jak trener się do tego odniesie, no bo rzeczywiście z jednym trzeba się zgodzić, graliśmy nierówno. Myślę, że trzeba się zgodzić z tym, że punktowaliśmy nierówno i tu uściśliłbym na pewno. Miernikiem albo mierniki jakości gry są różne i tak jak wspominałem na początku o nadaniu tożsamości drużyny, nadać tożsamość to znaczy, że idziesz na Widzew i wiesz jak on będzie grał albo jaką ideę będzie prezentował i to są dla nas jakości, mierniki jakości gry. Wspominałem o meczu z Radomiakiem. Z 12 meczów ligowych top 3, jeżeli chodzi o mierniki jakości naszej gry, szczególnie defensywnej, ale efekt bardzo słaby.
Dlatego nie zgodziłbym się z tym, że jakość naszej gry spada, w sensie takim, to jest zbyt szerokie pojęcie i zbyt taki ogólny wniosek, żeby się z nim zgodzić. Mógłbym porozmawiać konkretnie na temat, gdzie ktoś widzi spadek jakości gry, ale nie podlega dyskusji to, że słabiej punktowaliśmy z drużynami, które są mniej aktywne od nas, czyli te, które czekały, ale to bynajmniej nie jest ujma dla tych drużyn, które czekają, tylko to jest dla nas informacja do rozwoju, o której mówiłem i która jest dla nas kluczowa. A tutaj myślę, że najlepszy przykład będzie taki, jaką informację też dostają piłkarze, bo dla przykładu po meczu z Lechem i później po meczu ze Stalą Mielec, gdzie to nie było tak, że ktoś oczekiwał od nas zwycięstwa. Oczywiście my robiliśmy wszystko, żeby wygrać, ale nie byliśmy faworytem, takim zdecydowanym faworytem tych dwóch meczów i zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze. Abstrahując tu już od sposobu gry przeciwnika, który był jeden i drugi, starał się grać w piłkę i był inicjatywny. Ja przed meczem z Puszczą Niepołomice powiedziałem jasno swojej drużynie i swoim piłkarzom, że my jesteśmy drużyną, która udowodniła, że potrafimy grać dobrze, szczególnie jeżeli nie jesteśmy faworytem. I ja chciałbym to jasno powiedzieć i zaznaczyć, żeby coś wygrać w piłce i walczyć o coś więcej niż tylko po prostu sobie być, funkcjonować, to trzeba mierzyć się z jakąś presją. I dla nas na ten moment wydaje mnie się, że nie radzimy sobie, albo nie radziliśmy sobie dotychczas wtedy, kiedy musimy wygrywać. A jesteśmy w takim klubie, który prędzej czy później będzie na takim etapie, że my będziemy musieli wygrać nie tylko dlatego, że fani mają w pamięci jeszcze piękne czasy Widzewa, tylko dlatego, że po to tu wszyscy jesteśmy, żeby do takiego stanu doprowadzić, a skoro my nie jesteśmy w stanie sobie poradzić na tym etapie, to nie możemy udawać, że jest inaczej. I dlatego taki komunikat i taka informacja zawsze pada do drużyny, która jest szczera, uczciwa, oczywiście w zaciszu szatni, bo są rzeczy, które my między sobą rozmawiamy, gdzie mówimy o swoich słabościach albo o punktach, które są dla nas mocne, po to, żeby się z nimi zmierzyć. Jeżeli ktoś nie potrafi się z tym zmierzyć, to wtedy będziemy mieli problem, ale najważniejsze zdefiniować, nie chcę mówić znów, bo pewnie i tak użyłem słowa problem, którego nie lubię, ale wyzwanie, i z tym wyzwaniem sobie będziemy musieli radzić, albo inaczej, będziemy dążyć do tego, żeby kolejne wyzwanie zrealizować. Panie dyrektorze, tutaj była chwila dla trenera, ale też trzeba odpowiedzieć sobie na trudne pytanie i powiedzieć, czy wy jako pion sportowy, czy władze klubu są zadowolone z tego okresu po zmianie trenera. To był ważny moment dla Widzewa jesienią, trzeba się było z tym zmierzyć. No i teraz trener przedstawił swoją wykładnię i zaczynamy trudne sprawy. No, proszę o dwa słowa, czy ta zmiana waszym zdaniem jakby się broni, jakby czy idziemy w dobrym kierunku, bo myślę, że to jest też jedno z pytań, na które kibice oczekują odpowiedzi. Jak tak. Trzeba, to mogę wejść na chwilę. Nie, mogę po oczy. Tak jak w familiadzie, takie słuchawki z muzyczką. Nie ma takiej potrzeby. Znaczy tak jak ten rezultat podkreślił, my mamy pewne mierniki jakości naszej gry i my patrząc na te mierniki uważamy, że ten zespół powinien zdecydowanie lepiej punktować, bo poprzez grę, którą pokazujemy, zasługujemy na te punkty i większą liczbę tych punktów. Oczywiście przeciwnik też ma swój sposób gry i to, że gra nie tak jakbyśmy może chcieli w niektórych momentach, albo my nie potrafimy naszych atutów wykorzystać w momencie, kiedy przeciwnik gra troszeczkę inaczej. No to jest troszeczkę nasze wyzwanie, jak to ten określił. Ale te mierniki pokazują, że zespół idzie w dobrym kierunku. My jesteśmy zadowoleni z tego, jak zespół prezentuje się poprzez realizowanie w pewnych obszarach. Nie jesteśmy oczywiście zadowoleni dzisiaj z wyniku i z sytuacji, których nie wykorzystujemy, bo tych sytuacji też mieliśmy dużo. Chociażby w meczu z Pogonią, szczerze mówiąc, według mierników byliśmy zespołem, który ten mecz powinien wygrać. Już nie mówiąc o tych meczach z Wartą Poznań, czy z Puszczą, może z Puszczą było bardziej wyrównane, bo tam tych sytuacji bramkowych było zdecydowanie mało, ale tak jak tutaj ten podkreślił i tak jak my tutaj też tą analizę każdego meczu robimy, no to jesteśmy zadowoleni z tym, że zespół robi postępy, gra tak jak byśmy chcieli, żeby grał, a uważamy, że punkty czy zwycięstwa też przyjdą poprzez to, że ta gra będzie coraz lepsza, coraz bardziej pokładana i ci zawodnicy będą lepiej wykonywać w ostatniej fazie, może powiedzmy, czy bardziej skoncentrowani, może będą, trudno powiedzieć, co do końca to spowodowało, ale na pewno to
to są elementy, które, na których będziemy pracować, będziemy na co zwracać uwagę, ale jeżeli chodzi, mówimy o to, jak oceniamy grę, oceniamy pracę nowego sztabu, jak oceniamy zachowania, to jesteśmy zadowoleni, uważamy, że w przyszłym rundzie, to co powiedziałem wcześniej, będziemy tych punktów mieli więcej, bo po prostu poprzez grę, poprzez zachowanie na boisku będziemy realizować jeszcze lepiej zadania nakreślone przez sztab trenerski. Wydaje mi się, że w komunikatach klubu i wypowiedziach najważniejszych osób widzowie to padało, ale poproszę ponownie. Jaki cel jest postawiony przed drużyną Widzewa? Ten cel chyba był nawet na pierwszej konferencji prasowej nakreślony jasno. My chcemy się rozwijać, chcemy być lepsi po prostu. Nie ma tutaj celu takiego miejscowego, bo to nie kwestia miejsca, ale raczej punktowego. Chcemy zdobyć kilka punktów więcej niż mieliśmy w tej rundzie, w tym sezonie wcześniejszym. Co spowoduje, że przesuniemy się o kilka miejsc do góry, ale czy to będzie miejsce 8, 10 czy 7, to trudno powiedzieć. Szczerze mówiąc, tutaj jak trener określił, ten 1,5 punkta na mecz, to jest te punkty byśmy byli bardzo zadowoleni, gdybyśmy taką średnią mieli, bo to tak mniej więcej wyglądałoby a propos zdobycia więcej 4 tam, czy 5 punktów więcej niż w sezonie wcześniejszym. Rozmawiamy teraz bardziej w aspekcie podsumowania sportowego rundy. Za chwileczkę przejdziemy do kolejnych tematów i tutaj wrócimy do trenera. Pada pytanie o młodzież, o jej potencjał, czy wywierana jest na nich duża presja ze strony trenera. Takie pytanie padło, no ale tu możemy trochę rozwinąć, no bo to jest jeden z wątków, na który musimy zwracać uwagę, no bo obowiązuje nas limit minut młodzieżowców i od kilku sezonów, a w tym mam wrażenie wyjątkowo kibice zwracają uwagę właśnie na to, kto występuje, ile minut, fani liczą te minuty, no wreszcie jesteśmy na delikatnym plusiku chyba już nawet i możemy po prostu grać z jednym zawodnikiem o statusie młodzieżowca w meczu do końca sezonu, nie musimy kombinować. No i chciałem poprosić o trenerze o takie krótkie odniesienie się do kwestii tych młodych zawodników w Widzewie. Czy wywieram presję? Nie wiem. Myślę, że to pytanie bardziej do nich, ale bez względu na to, czy masz 16 lat, czy 26, czy 30, to masz takie same wymagania wewnątrz drużyny, jakie pozostali piłkarze. I ja coś, co powiedziałem na samym początku też tym młodym piłkarzom, moim celem jest sprawić, żeby nikt nie mówił o młodzieżowcu, że ty grasz, bo jesteś młodzieżowcem, a na ten moment, może nie na ten moment, ale bardzo często u nas panuje takie przekonanie, że młody gra, bo musi. I oczywiście bardzo fajnie jest cały czas wracać do tych lepszych momentów, tak jak mecz z Lechem Poznań i występu Klima. Nie osłabił w tym meczu drużyny i pytanie, jak byśmy sobie radzili wtedy bez jego wkładu, ale do czego zmierzam? Klimo nie był podstawowym piłkarzem, grał zbyt niewiele, oczywiście nie miał zbyt wiele czasu też, żeby wejść do drużyny, zanim ja ją przejąłem, ale zmierzam do tego, że moją rolą jest sprawić wszystko, żeby ci piłkarze nie odstawali od reszty, co najmniej nie odstawali od reszty, a oni dostali jasny przekaz i być może to jest presja jakaś, że wy musicie zrobić wszystko, żeby drużyna uwierzyła, że wy możecie być wzmocnieniem, a nie tylko kimś, kto gra ze względu na przepis, którego my nie wprowadziliśmy. I nie chcę mówić, że to się udaje, ale są pozytywne sygnały w stosunku do naszej młodzieży, tak jak przykład Klima. Ostatni debiut też myślę, że nie był przypadkowy, choć okoliczności były bardzo sprzyjające do tego, żeby Kwiatek na przykład mógł zadebiutować. I takie mam podejście do młodzieży. Najważniejsze jest to, żeby oni mieli takie poczucie, że miejsce nie jest dla nich dlatego, że są młodzi, bo był taki moment, w którym nie mieliśmy żadnego młodzieżowca w momencie, kiedy ja byłem trenerem Widzewa na boisku, ale przyszedł taki moment, w którym mogliśmy grać dwoma i grać nawet z niezłym skutkiem, z niezłym efektem i posługując się konkretami, rozpoczynając pracę, też miałem musik w tym elemencie i to było ponad 200 minut. Teraz mamy bilans na zero, czyli można, da się, ale jeszcze raz podkreślam, młodzi nie są tutaj po to, żeby wypełniać limit. My chcemy znaleźć takich ludzi, których będzie można też wypromować. Po pierwsze, oni zwiększą jakość drużyny, a po drugie, będzie można ich
wypromować i taki jak jest też cel i co zaznaczano mi przed podjęciem tutaj pracy widzewie, że my musimy dla rozwoju drużyny też uwiarygodnić się naszymi metodami szkoleniowymi po to, żeby ci młodzi piłkarze mogli iść w świat i dzięki temu my będziemy mogli siebie rozwijać jako klub, drużynę i tych młodych chłopców. To od razu podpytam dyrektora, bo taki zawodnik jak Kwiatkowski, no trochę nie spadł z Księżyca nam tutaj na Murawę, no tylko trzeba było przeprowadzić jakąś pracę, żeby on do Widzewa trafił. Chciałem też w oparciu o pytanie jednego z kibiców poprosić o krótkie przybliżenie takiego procesu scoutingowego młodego piłkarza do Widzewa. Jak to wygląda? W dwóch słowach. Wygląda to dobrze. Dziękuję, kończymy. Widzew Łódź. Krótkie pytania, krótkie odpowiedzi. Do mnie też będzie to pytanie. Troszeczkę dłużej, żeby to rozwinąć. Znaczy, scouting młodzieżowy bardzo mocno pracuje w tym obszarze. Skauci odpowiedzialni za dane regiony penetrują te rynki i informują tutaj szefa scoutingu młodzieżowego i dyrektora akademii, jacy zawodnicy są do pozyskania. Taka lista jest zawsze zrobiona. Ci zawodnicy później przyjeżdżają na testy kilkudniowe plus mecz testowy i na tej podstawie zostają wytypowani i zostają zakontraktowani, jeżeli jest taka możliwość do Widzewa. I tak to wygląda. Następnie ci zawodnicy są selekcjonowani na poziomie swojego zespołu i tutaj jest znowu informacja do pionu sportowego, do mnie, którzy ci zawodnicy według trenerów akademii są dzisiaj najbardziej perspektywiczni. Ci zawodnicy są przedstawiani trenerowi. Mają ścieżki rozwoju, są wprowadzeni, jest to zawsze kilku tych zawodników, którzy są wprowadzeni do treningu pierwszego zespołu po to, żeby sztab pierwszego zespołu mógł ich ocenić. Są też oczywiście wcześniej, idą czasami przez drugi zespół, jeżeli to są zawodnicy jeszcze młodsi, czy ja, czy też sztab, jeździmy na te mecze drugiego zespołu, też ich obserwujemy. Więc jest to permanentna praca. Staramy się też ścieżki rozwoju bardziej rozwijać jeszcze dla tych chłopaków, mieć na nich pomysł, ponieważ część będziemy mogli wprowadzić w trening, część będziemy mogli pokazać, część będziemy musieli wypożyczyć, żeby do nas wrócili, żeby się dalej rozwinęli, więc indywidualnie do każdego stosownika bardzo podchodzimy i staramy się to zrobić jak najbardziej profesjonalnie, ale też wiadomo, że przede wszystkim musimy pracować nad tym, żeby ten potencjał tych chłopaków był jak najlepszy i tutaj jeszcze bardziej ściągać do Widzewa chłopaków z większym potencjałem, z takimi większymi możliwościami później zaistnienia na poziomie tego pierwszego zespołu. Czy to będą chłopcy z Łodzi, czy z okolic Łodzi, czy też z Polski, no to zależy od tego, jakich zawodników nam się uda tutaj pozyskać, a ten element szkolenia w Akademii też jest coraz wyższy. Miejmy nadzieję, że baza w niedługim czasie nam się poprawi, to też nam pomoże w jeszcze lepszym szkoleniu tych chłopaków. Trenerze, mówiliśmy o młodych zawodnikach, pora o tych bardziej doświadczonych. Bartek Pawłowski, padło pytanie, dlaczego zmieniono mu pozycję na boisku, z czego to wynikało i czy trener jest może zadowolony z pracy wykonywanej w tym miejscu na boisku przez Bartka? Znów bardzo szerokie pytanie. Odpowiedź może być krótka. Tak. Dziękuję. Znowu widzę Łódź. Kończymy. Nie. Szerzej? Myślę, że kilkukrotnie też wspominałem o tym na konferencjach, tłumacząc mniej więcej kontekst, ale Bartek jest bardzo ważną postacią tego zespołu i Bartek daje konkret. I nie ma większego znaczenia z perspektywy jego osoby, gdzie gra, bo to jest coś, co mnie w nim bardzo, bardzo cieszy, czyli jest otwarty na inne ustawienie, na to, żeby czasami nawet się poświęcić, bo pierwszy moment jego przesunięcia bliżej prawej strony niż lewej, gdzie do czego nas przyzwyczaił, wynikało z zarządzania oczywiście kadrą i może nie tyle uwolnieniem miejscem, co zbudowania stabilnego środowiska też dla innych piłkarzy, którzy na ten moment nie prezentują jeszcze takiego poziomu jak Bartek chociażby. I on był zawsze na te pomysły otwarty, pomimo tego, że wiedział, że na tym może ucierpieć i z pozycją bliżej środka pola to też jest potrzeba, może nie tyle potrzeba chwili, ale potrzeba wyciśnięcia maksimum z tych piłkarzy i z tej drużyny. I patrząc na to, z czym się mierzymy, z jakim przeciwnikiem, jakie cechy danego piłkarza są nam potrzebne w pierwszej linii, jeżeli chodzi o kwestię pressingu, a przy tym jak mało przestrzeni może być między liniami i kto tam ma najwięcej do zaoferowania. Bartek jest z tych osób, które ma wiele do zaoferowania.
I dlatego patrząc na ostatni okres, z mojej perspektywy to było dobre posunięcie, pomimo tego, że oczywiście generuje jakieś wyzwania kolejne dla Bartka, bo największą trudnością albo wyzwaniem dla mnie jako trenera jest podjąć takie decyzje, że najlepszy piłkarz, zamiast budować wokół niego środowisko tak w 100%, bo tak zawsze podchodziłem do swojej pracy, czyli widziałem, jaka jest kadra, wokół gwiazdy, wokół najlepszych piłkarzy budujesz system, budujesz sposób grania. I tutaj niestety też problemy zdrowotne Bartka wówczas zmusiły mnie do zmiany podejścia i zadbania o to, żebyśmy nie musieli być od niego zależni. Cieszyło mnie to, że nie jesteśmy zależni od Bartka, ale jeszcze bardziej cieszyło mnie to, że Bartek wrócił. I na pewno jedną z moich ról i kluczową jest znaleźć mu taką pozycję, żeby on mógł grać i wykorzystywać maksimum swojego potencjału, a przy tym zadbać też oczywiście o innych, bo widzę w to nie tylko Bartek, ale widzę w to, ma być kolektyw, ma być drużyna, która będzie jak najbardziej skuteczna i moja w tym rola sztabu przy okazji oczywiście, żeby znaleźć mu taką pozycję albo stworzyć jeszcze bardziej podkręcony, albo mówiąc brzydko, podrasowany system, żeby wszystkie nasze atuty wyeksponować, a ewentualne rzeczy, które wymagają korekty, gdzieś zatuszować, przykryć. Powiedział trener, że Bartek jest zawodnikiem, który potrafi dużo zaoferować. No marzeniem każdego trenera jest mieć zespół takich zawodników po to, żeby sprostać oczekiwaniom kibiców, ale też powiedzmy swoim i wygrywać z każdym i jakby mierzyć się z tą presją. Dlatego powoli będziemy kończyć kwestię podsumowania rundy takiej pod względem sportowym. Idealnie, bo za nami już około pół godziny rozmowy. No i zapytam, na jakich pozycjach chciałby trener wzmocnić drużynę, gdyby to tylko od trenera zależało. Proszę, słuchamy. Koncert życzeń. Ileż można powtarzać? Nie, żartuję oczywiście. Ja dostałem jasną informację przed przyjściem do klubu. My musimy klub rozwijać, musimy drużynę rozwijać, musimy iść do przodu i to nie podlega dyskusji, że jednym z narzędzi jest oczywiście rozwijanie drużyny poprzez nowych piłkarzy, którzy prezentują wyższy poziom. I dlatego patrząc na to, na jakim etapie my jesteśmy, to my na każdej pozycji mamy piłkarza, który spełnia wymagania, spełnia oczekiwania. Czasami nie przekłada się to na konkret, czasami to jest bardzo dobry konkret, ale teoretycznie na każdej pozycji jesteśmy na tyle zabezpieczeni, żeby funkcjonować i wygrywać, i grać dobre mecze, ale z drugiej strony to jest sport profesjonalny, zawodowy, w którym chodzi o wynik i dlatego myślę, że każdy z moich piłkarzy wie, my to też wiemy, że potrzebujemy rozwijać drużynę, żeby rozwijać drużynę potrzebujemy transferów, ale to nie jest tak, że mamy słaby punkt jeden i koniecznie pilnie musimy tam kogoś znaleźć. Z mojej perspektywy szukamy na każdą pozycję i ja przedstawiłem, jakie są wymagania, widząc jak gra drużyna, jakie też wymagania są pod kątem takim statystycznym dla danego profilu. To przedstawiliśmy i widzimy, już mamy tak zwany benchmark, czyli punkt odniesienia co do tego, kogo możemy znaleźć. Jeżeli dział scoutingu z dyrektorem sportowym na czele będzie miał piłkarzy, którzy mogą wzmocnić, nie uzupełnić tę drużynę, ale wzmocnić tę drużynę, to na pewno takich piłkarzy nam będzie sukcesywnie przedstawiał. Zresztą ten proces trwa, bo ja dostaję jakieś różne propozycje piłkarzy, daję swoją opinię na ten temat. Ale samo zakontraktowanie takiego piłkarza to jest oczywiście proces, o którym myślę, że dyrektor więcej będzie wiedział, ale odpowiadając jeszcze raz krótko i już tak pomijając kontekst, na każdej pozycji możemy mieć lepszego piłkarza, tylko musimy mieć pewność, że to jest lepszy piłkarz, ewentualnie oczywiście kogoś perspektywicznego, którego będziemy mieli i wiemy, że możemy go modelować pod swój sposób grania przez jakiś okres po to, żeby w przyszłości był wiodącą postacią. Dyrektorze, wzmacniamy się na każdej pozycji, jeśli będzie taka możliwość, jeśli będzie pewność, że ten zawodnik wzmocni Widzew, ale czy mamy jakieś takie określone priorytety, formacje?
Znaczy to jest złożony proces, tak? Bo to jest związane z tym, jak długo mamy zawodników pod kontraktem. To jest rzecz, którą my oceniamy nie z perspektywy pół roku, tylko rocznej, a czasami nawet dłużej. Też zwróćmy uwagę, ilu zawodników pozyskaliśmy w okienku ostatnim i wcześniej jeszcze, więc no, tych zawodników też trzeba wkomponować. Ten czas na wkomponowanie tego zespołu jest nowy trener, który też ma swój model gry i swoje pomysły. Też musi mieć ten czas, żeby tych zawodników odpowiednio wkomponować i odpowiednio potrafić z nich wydobyć te najlepsze ich cechy. Więc tak jak trener powiedział, my wiemy, że zespół, żeby się rozwijać, potrzebuje tak zwanej świeżej krwi i potrzebujemy nowych bodźców, a jednym z nowych bodźców to są też nowi zawodnicy i takie tutaj cele sobie przed sobą postawiliśmy i to realizujemy, ale też nie będziemy robić niczego na siłę, jeżeli nie będziemy mieli przekonania, że to są zawodnicy, którzy dzisiaj są lepsi od tych, co my mamy, no to też nie chodzi o uzupełnianie. My musimy dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że my nie musimy uzupełniać zespołu. My dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że powinni być zawodnicy... Kibice mogą być innego zdania. Uzupełniać na pewno nie. Myślę, że to kibice mają tą świadomość, że są zawodnicy na poziom ekstraklasowy i tutaj nie chodzi o uzupełnienie. Tu chodzi ewentualnie o zawodników lepszych niż dzisiaj mamy. Też musimy zwrócić uwagę, że no niestety ta runda była dla nas bardzo nieprzychylna, jeżeli chodzi o kontuzję. I kilku tych zawodników do nas będzie wracać, co też spowoduje zwiększenie rywalizacji. A wiadomo, że rywalizacja to jest kolejny bodziec do tego, żeby zawodnicy lepiej jeszcze może realizowali swoje założenia. Ja nie mówię, że ktoś dzisiaj bez rywalizacji nie chce tych założeń realizować. Muszę zrobić pauzę, bo możemy to szybko uciąć. Macie w pionie sportowym to zdiagnozowane, że jakby nie ma wspólnego mianownika dla tych urazów, bo to jakby każda kontuzja jest komunikowana na tyle, ile jakby pozwalają nam... Pewne uwarunkowania, no ale nie mamy chyba jakby takiego wskazania. Znaczy tutaj prosto jakby sytuacja jest taka, ponieważ my dość mocno monitorujemy zawodników, którzy u nas są. Wcześniej też te badania lekarskie, które wykonuje klinika przed podjęciem decyzji o transferze są bardzo, bardzo wnikliwe. My tutaj naprawdę przykładamy do tego dużą wagę, bo to chociażby ze względów ekonomicznych musimy to robić. Dlatego no niestety w sporcie czasami zdarza się tak, że tych kontuzji jest ponad miarę, ale to są kontuzje w naszym wypadku właściwie w 90% mechaniczne, wynikające z gry, wynikające z kontaktu z przeciwnikiem lub też z kolegą na treningu. No i z tego te kontuzje się u nas narodziły i to nas dzisiaj trochę wstrzymuje, no bo też ten ma mniejszy jakby wybór zawodników gotowych do gry, ale mówię, dla mnie też ważnym bodźcem i elementem tego, że zespół się rozwija, jest rywalizacja. I podkreślę, że ja nie uważam, że jakikolwiek zawodnik bez rywalizacji nie chce być lepszym piłkarzem, ale mimo wszystko ta rywalizacja powoduje, że ten rozwój jest większy, też daje możliwość większego doboru zawodników poprzez dla sztabu. I tak jak tutaj wracając do tych kwestii transferowych, no to tak jak ten powiedział, my dzisiaj wiemy, jakie pozycje chcielibyśmy wzmocnić, jakie mamy też możliwości i tutaj w tym kierunku to będzie dążymy, czy to będą zawodnicy, którzy po prostu będą lepsi albo dadzą duży bodziec temu zespołowi, czy też będą to zawodnicy młodsi, którzy będziemy widzieć potencjał rozwojowy i to, że ten zawodnik może nie w najbliższym okresie, ale za jakiś tam czas będzie też dużą wartością dodaną. Ale tą rywalizację chcemy zwiększyć w defensywie? I w ofensywie, i w defensywie. I na bramce też? Defensywa jest bramką. Dobrze, okej, zaliczamy. Aczkolwiek każdy piłkarz jest tak, co nawet defensywny jest ofensywny. No tak, tak, to już od Johana Cruyffa całą drużyną. Tutaj. Futbol totalny. Bronimy i atakujemy. Trenerze, kończąc już naprawdę wątek trochę podsumowania, bo już przechodzimy tak płynnie do transferów. Kibice zwrócili uwagę na konferencje pomeczowe i kwestię pewnego zabiegu stylistycznego, jakim jest częste branie na siebie winy za porażki, zdejmowanie tego trochę z piłkarzy. Jedni kibice to doceniają, innych to uwiera. Z czego to wynika, jaki ma to cel? Jaki zabieg stylistyczny? No tak, tak, no nie wiem, czy to jak tak mi się wydaje, że to jest taki zabieg przed kamerą. Nie. To proszę opowiedzieć. Nie. Ja nawiązywałem do tego w konferencjach przedmeczowych, bo też takie pytanie kilkukrotnie mi zadano. Drużyna, żeby coś osiągnąć, potrzebuje liderów. I ja wychodzę z założenia, że
jeden lider i drużyna, jeżeli jest zależna od jednego lidera, to bardzo łatwo ją pokonać, bardzo łatwo ją powstrzymać i my nie chcemy być taką drużyną i ja też nie chcę być takim samozwańczym liderem albo liderem, który łaknie bycia liderem i decyduje o wszystkim. Ja chcę stworzyć taką sytuację, w której w trudnych momentach, a takie zawsze w piłce są, bo czy to może być kontekst czy sezonu, czy poszczególnego meczu, że przeciwnik napiera bardziej, a ktoś ze środka da sygnał, słuchajcie, żyjemy, jest wszystko w porządku, róbmy naszą robotę. I takim jednym zdaniem czasami, albo jakimś ślizgiem, jakąś akcją taką spektakularną może dać jasny sygnał. I ja oczekuję tego od każdej drużyny, którą prowadziłem. Ale żeby takich liderów uzewnętrznić, bo czasami są liderzy ukryci, to trzeba dać im przykaz. Przykład, bo bardzo łatwo powiedzieć, wymagam liderów, bądźcie liderem, teraz ty będziesz liderem, dać jeszcze komuś opaskę. To tak nie działa. W szatni widzę was są liderzy? Zmierzam do tego. Okej. I zmierzam do tego, że jeżeli ja na konferencji w momencie, kiedy coś poszło nie tak, znajdę bardzo szybko winnego, a to nie jest trudne, jeżeli ma się punkt odniesienia. Punktem odniesienia są oczywiście założenia przedmeczowe, sposób grania, model gry. To bardzo łatwo jest wystawić na strzał, mówiąc kolokwialnie, jednego z piłkarzy i naznaczyć winnego. Ja mam wszystko, ja mam spokój. Oczywiście można przy okazji przyłożyć dyrektorowi sportowemu, że przecież ci piłkarze są słabi. Ja nie chcę tworzyć sytuacji, w której ja szukam wymówki i mam spokój, bo znalazł się winny, bo to jest droga donikąd i zawsze ktoś kiedyś popełni błąd. Dlatego jeżeli ja na konferencji prasowej zaczynam od analizy swoich ruchów, swoich działań, swojej decyzji, to daję jasną informację takich ludzi. My tu chcemy takich ludzi, ja tu chcę i potrzebuję. Jeżeli przychodzi moment, kiedy my mamy analizę, to ja tłumaczę, dlaczego coś powiedziałem, czyli dlaczego powiedziałem, że biorę do siebie, w sensie inaczej, tu popełniłem błąd, ale w momencie, kiedy ja popełniam błąd, to nie znaczy, że tutaj nie powinniśmy przesunąć, tutaj nie powinniśmy zagrać, wykorzystać tej przestrzeni, dlaczego tutaj wykazaliśmy się brakiem cierpliwości. I podaję zawsze konkrety, kto jak powinien się zachować, tak żebyśmy wiedzieli, że to nie jest takie sztuczne na zasadzie. Trener bierze wszystko na siebie, to znaczy, że jest wszystko super, nie jest super, przegraliśmy mecz. Przegraliśmy mecz z Wartą, ciężko było się o coś przyczepić, ale przegraliśmy. I przekaz też był jasny, panowie, zrobiliśmy dużo, żeby wygrać ten mecz, ale widocznie za mało i nie pozwólmy sobie znowu na taką sytuację, żeby ona miała miejsce. I konkretnie wtedy mieliśmy duży wskaźnik, powiedzmy, procent dośrodkowań i tak staraliśmy się tworzyć sytuację, ale mało piłek prostopadłych i to była kolejna informacja i kolejny bodziec do tego, żeby pracować nad piłkami prostopadłymi, które przyniosły efekt na przykład meczu z Ruchem Poznań, z Ruchem Chorzów. I tak to działa i tak ja działam, czyli to, co mówię na zewnątrz, to jest coś, co ja myślę, coś, co ja czuję. Często na gorąco oczywiście i pierwsze spostrzeżenie, jakie mam, bo później je jeszcze bardziej dogłębnie analizuję, żeby być pewien, że to, co powiedziałem w sytuacji emocji tuż po meczu, pokrywa się z tym, co twarde i to, co widzę w danych. Dlatego ja to biorę nie na siebie, żeby wziąć na siebie i stworzyć cieplarniane warunki dla szatni, żeby tu ktoś, kto nie ma charakteru, żeby zmierzyć się z wyzwaniami, mógł funkcjonować, tylko dlatego, żeby pokazać, kogo ja chciałbym mieć w szatni, a po porażkach wszystko widać. W momencie kryzysu mniejszego, większego, bo jeszcze raz podkreślę, każda porażka, każdy mecz jest kopalnią informacji. Jeżeli coś nie idzie po naszej myśli, czyli najczęściej to jest strata punktów, to wtedy widać, kto jak się zachowuje, kto jest gotowy na poświęcenie. Wspominałem wcześniej Bartka, że on zaakceptował dyskomfort. Ktoś powie, że nie miał wyjścia. No, otóż ma wyjście, bo jeżeli ktoś to wierzy, akceptuje i robi to z pasją i w 100% tak z przekonaniem, że to pomoże drużynie, to jest lider. A jeżeli ktoś robi coś, bo się opłaca tylko jemu, nie jest liderem. I dlatego ja, mówiąc takie słowa po każdej konferencji, to nie jest
stylistyka, tylko to jest szczerość, której wymagam od szatni. I pierwsza oczywiście, i to cały czas powtarzam swoim piłkarzom, że podłożem mojej pracy jest szczerość i uczciwość. Bo szczerością jest oczywiście powiedzieć, co się myśli, co się czuje, a uczciwością nie jest mówić, że jest wszystko dobrze. Uczciwie też można powiedzieć w szatni, a ja mówię szczerze i uczciwie ze swojej perspektywy, co nie znaczy, że tylko ja jestem tym, który popełnia błędy, ale lider to jest osoba, która szuka rozwoju u siebie po to, żeby pomóc drużynie, a nie ten, który wskazuje w innych. Dziękuję. Dyrektorze, nie masz wątpliwości, cieszy mnie. Seria pytań dotyczących już trochę przyszłości, ale także trochę ewaluacji tej rundy. Do mediów przedostała się informacja na temat ewentualnych rozstań albo braku perspektyw do gry dla niektórych zawodników i chciałem poprosić o wykładnię w tej kwestii, jak wy podchodzicie do tak zwanej listy transferowej. Od pewnego czasu my jej nie publikujemy, nie dajemy takiego sygnału, że z pewnymi piłkarzami nie wiążemy nadziei i poprosiłbym o takie krótkie przedstawienie, jaka jest wykładnia klubu w tym aspekcie. Tutaj bardziej kwestia oceny sztabu przede wszystkim, bo od tego trzeba zacząć. Takie spotkania się odbyły, trenera z zawodnikami i ze mną. Zawodnicy dostali jasne informacje co do ich roli w zespole w danym momencie, ale też trener nakreślił im od razu rzeczy, które powinni wykonać, żeby poprawić swoją grę. Więc jakby tutaj nie jest sytuacja taka, że my dzisiaj chcemy pozbyć się zawodników, raczej chcemy ich rozwijać, dlatego trener jakby też im uczciwie mówi, będziecie u mnie dzisiaj mieli mniej gry, ale jest szansa na to, jeżeli będziecie pracować w ten sposób, że będziecie zawodnikami, którzy dostaną tą szansę. Ja będę z wami pracował tak samo mocno jak z każdym innym. Więc dlatego też nie ma dzisiaj dla nas listy transferowej, ponieważ my takiej listy nie tworzymy. Zawodnicy mają przemyśleć tą informację, którą dostali. Jeżeli będą uważać, że nie są w stanie podjąć tej rywalizacji, no to będą wtedy, z ich strony będzie, wyjdzie na pewno taka zapytanie czy prośba o to, żebyśmy w taki czy inny sposób spróbowali tą sytuację rozwiązać. My dzisiaj pracujemy z zawodnikami, sztab pracuje z tymi zawodnikami, ma na nich plan i zobaczymy, jak będziemy realizować ten plan i ze strony sztabu i ze wszystkim ze strony zawodników, bo to od nich zależy, czy oni tu w tym klubie będą, czy też nie. Czyli podsumowując, w Widzewie nie ma listy odpalonych. Nie ma listy odpalonych. Ja jeżeli proszę. Mogę jeszcze uzupełnić, bo tak jak dyrektor wspomniał, to są zasady, które są pewne zasady w klubie, które ja oczywiście szanuję, akceptuję, ale w dużej mierze wynikało to też z mojej, może nie tyle inicjatywy, co potrzeby albo konieczności. Każdy z piłkarzy w każdym tygodniu, w każdym miesiącu, każdego dnia ma prawo i wręcz zachęcam do tego, żeby przyszedł porozmawiać, jeżeli ma jakieś wątpliwości, jeżeli jakieś pytania co do swojej roli, co do tego, jakie są ewentualne wymagania wobec niego, to mój gabinet jest cały czas otwarty dla takich piłkarzy, czy gabinet, czy kawiarnia. Można się spotkać przy kawie i porozmawiać. Ale zmierzam do tego, że rozmów nie odbyliśmy, ja nie odbyłem ze wszystkimi piłkarzami, bo uważam, że coś, co jest bardzo często pomijane, to takie podejście, że piłkarz ma prawo do swojej refleksji, do przeanalizowania, do takiej autoanalizy swojej gry po czasie, bo moment był, powiedzmy, trudny, wyniki nie były takie, jakbyśmy chcieli, nie każdy był w takim momencie, jaki chciał i emocje takie negatywne i wynikające z ostatniego okresu mogą przykryć taką rzeczową analizę danego piłkarza. Ja wolałem zostawić większość piłkarzy z refleksją, z taką autorefleksją, tak żeby oni mogli po tym okresie wypoczynku wrócić, zastanowić się, co mogą zrobić lepiej, gorzej, po to, żeby przyjść z tym przekazem do nich na samym początku przygotowań, bo przez 3 tygodnie, jeżeli ja zacznę rozmawiać konkretnie, słuchaj, tutaj jest tak zwany koncept piłka otwarta w chaosie, gdzie tu pozwoliliśmy stworzyć sytuację w meczu z takim przeciwnikiem i to powinieneś poprawić. Wynika to z ustawienia bioder. Drugą kwestią jest oczywiście ocenienie odległości środkowego obrońcy, który grał wokół ciebie. To jest taka masa szczegółów, dodatkowo poparta analizą wideo, tak, bo piłkarzowi łatwiej jest tak zobaczyć sytuację, widzieć odległości.
I do czego zmierzam? Że taka szczegółowa analiza jest kluczowa po powrocie z urlopów, tak żeby od pierwszego dnia już wejść z konkretem. Wiemy, co musimy poprawić na poziomie indywidualnym, na poziomie formacyjnym, na poziomie grupowej i to będziemy robić z każdym piłkarzem praktycznie sukcesywnie od pierwszego dnia po powrocie z urlopów. A rozmowy odbyły się z tymi piłkarzami, które w mojej ocenie mogli mieć wątpliwości co do swojej roli. I ci piłkarze, którzy potrzebowali takiej rozmowy, bo część z tych piłkarzy, ja sam poprosiłem o rozmowę, żeby rozwiać ewentualne wątpliwości, dać im perspektywę, jak ja widzę to na ten moment i co ewentualnie mogłoby się wydarzyć, albo że ciężko mi jest sobie wyobrazić, że możemy się razem rozwijać. To takie informacje oczywiście mogły być przekazane piłkarzom, albo musiały być przekazane piłkarzom, żeby oni mieli czas też na ewentualne zastanowienie się, czy to jest klub, w którym oni chcą się rozwijać i przede wszystkim, czy oni wierzą w to, że mogą się tutaj rozwijać, bo to jest to, o czym wspominał też dyrektor. My chcemy ludzi rozwijać, dzięki temu, że będziemy rozwijać ludzi, oni będą rozwijać drużynę i klub. A druga grupa uzupełniając, czyli ci, których ja poprosiłem o rozmowę, ale była też wąska grupa piłkarzy, którzy woleli na urlop już urlop rozpocząć z konkretną informacją i konkretnymi pytaniami, żeby się nie zastanawiać przez 3 tygodnie, co sobie trener na ten temat myśli, tylko rozwiewaliśmy wątpliwości, ale szczerość i uczciwość to jest coś, na czym my cały czas bazujemy i nawet jeżeli ta sytuacja nie zawsze jest przyjemna, to nie można zatracić szczerości, uczciwości. Ja w to wierzę i tak pracuję. Myślę, że to ważne, bo szatnia, tak jak każdy zespół, generalnie pracowników, czy generalnie ludzi funkcjonujących, wymaga pewnej wzajemności oddziaływań i bez tego trochę trudno funkcjonować, iść do przodu, podsumować jakiś okres i myślę, że to jest bardzo ważne, że to padło. Tak z ciekawości dużo piłkarzy, bo tak wydaje mi się, że nie padło tak konkretnie, dużo piłkarzy korzysta z takiej możliwości sam z siebie i jakby korzysta z dostępności trenera, wychodzą na te kawy, przychodzą do gabinetu. To jest coś, do czego ja nie przywykłem, bo pracując w Stali Rzeszów przez 2,5 roku, to byłem w stanie już tak uwiarygodnić swoją osobę i swoje metody, że piłkarze rozumieli, że rozmowa nie ma na celu wystawienie się na strzał przez piłkarza, albo ja nie miałem na celu pokazać komuś, że czegoś nie wie, albo czegoś nie umie, albo w czymś jest za słaby, tylko pomoc. Jeżeli ja zrozumiem lepiej perspektywy piłkarza, dlaczego on się zachowuje w taki sposób, albo dlaczego się nie zachowuje w taki sposób, łatwiej mi nie dobrać metody do pracy z takim piłkarzem, a jeżeli ja nie będę wiedział, co on myśli, co on czuje, marnujemy czas, po prostu. A odpowiadając na pytanie, piłkarze mają ogromny problem, bo nawet jeżeli podam przykład, bez nazwisk, jeżeli na odprawie pomeczowej ja zadałem, któraś odprawa, zadałem pytanie, co myślicie na temat, dlaczego tu nie wygraliśmy, dlaczego tutaj było tak, a nie inaczej. No i jeden z drugim piłkarzy powiedzieli swoją perspektywę i ja później wytłumaczyłem, że z tym się nie mogę zgodzić, bo z mojej strony to wyglądało tak i później poparłem to klipami. I dwóch z piłkarzy podeszło do mnie niejako tłumacząc się z tego, że mieli inne zdanie ode mnie. I to jest dla mnie takie zaskakujące, bo ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktoś nie ma prawa mieć swojego zdania. Każdy może mieć swoje zdanie, może je zwerbalizować. Ja dzięki temu lepiej tą osobę rozumiem, ale też mam prawo się nie zgodzić. Ale to nie znaczy, że ja coś mówię i myślę, to jest jedyne słuszne. I chodzi o wymianę poglądów, wymianę spostrzeżeń. Jeżeli ja będę wiedział, że coś może być bardziej skuteczne, to ja wtedy zmienię zdanie, bo nie jestem człowiekiem, który brnie w coś bezrefleksyjnie. A tego myślę, że nam brakuje. I co mnie cieszy? To nawet jak po ostatnim dniu naszego spotkania, no nie było dobrego klimatu do rozmowy spokojnej, lepiej było się rozstać, ale wiadomości, jakie później też dostałem, to też pokazują, że ludzie mają problem z tym, żeby powiedzieć o tym, co tak naprawdę czują, albo co myślą na jakiś temat, ale po czasie, gdy przychodzi refleksja i rozumieją, że to nie jest po to, żeby wystawić się na strzał, tylko żeby sprawić, że drużyna może się rozwijać jeszcze lepiej, jeszcze szybciej, to jest efekt pożądany, a pracujemy nad tym. No to jest jakby element tego podsumowania, o którym mówimy. No jest jakiś odcinek, trzeba go zamknąć. No i tutaj przejdę do otwarcia kolejnego krótkiego odcinka na drodze zwanej życiem. Mm-hmm. Dyrektorze,
Czy będą wzmocnienia? Jeśli tak, to ile transferów planuje Widzew Łódź dokonać w zimowym okienku transferowym? No tak, już to wcześniej sobie rozmawialiśmy. No, będą wzmocnienia, jeżeli będziemy uważali zawodnicy, którzy mają tu przyjść, będą naszymi wzmocnieniami. Ale pewnie obserwujecie kogoś. Nie, no obserwujemy tych piłkarzy dość sporo. Jest grupa ludzi, która przez ostatnie pół roku nic nie robi, tylko obserwuje piłkarzy pod dane pozycje, pod dany model gry, pod pewne zachowania. Tak, ten tu zwrócił uwagę, dostaje co pewien czas zawodników do, też do analizy i daje swój feedback. Więc ta praca jest wykonywana. Na pewno, tak jak powiedzieliśmy, chcemy wzmocnić i obszar defensywy, i obszar ofensywy. Więc czy to będzie jeden, dwóch czy trzech zawodników, no to też trochę życie pokaże, ale tak jak powiedzieliśmy, chcemy dać bodziec zespołowi, chcemy troszeczkę ten zespół jeszcze wzmocnić. Jakie będą realizacje, no to też mówię, zobaczymy, ponieważ no troszeczkę tego czasu już minęło, więc jesteśmy w kontakcie z zawodnikami, zaczęliśmy negocjacje, ale zakończenia, czy zakończymy je do końca grudnia, tego niestety nie mogę obiecać. Ile? 1, 2, 5, 10? Nie, no 5, 10 na pewno nie, bardziej 1, 2. Okej. Mówiliśmy o tej wymianie bodźców w szatni. Jedni zawodnicy dostają informację, że powiedzmy ich rola się zmieni, ale niektórzy dostają, że ich rola się zwiększy i wiążemy z nimi jakąś przyszłość, więc musimy przejść do tematu przedłużeń kontraktów z częścią piłkarzy i chciałem dopytać, czy takie rozmowy są prowadzone, bo jest kilku piłkarzy, takich jak Marek Hanousek, Bartek Pawłowski, a spora jest ta grupa, którym kończy się kontrakty, tak technicznie rzecz biorąc. Czy te rozmowy są prowadzone i kiedy możemy spodziewać się efektów i powiedzmy ogłoszenia nowych kontraktów? No, rozmowy są już prowadzone od października z zawodnikami według harmonogramu, który sobie wspólnie ustaliliśmy. Też tutaj czekaliśmy troszeczkę też na ocenę trenera co do poszczególnych zawodników, bo wiadomo, że tego czasu, które potrzebował, żeby poznać tych zawodników, więc my zdajemy sobie sprawę, komu się kończą kontrakty. Wiemy, że część zawodników ma przedłużenia po minutach i na to też zwracamy uwagę. Te minuty dość dokładnie liczymy, a nawet jeżeli mają te przedłużenia po minutach, a już jesteśmy pewni, chęć przedłużenia z naszej strony też jest duża, więc rozpoczęliśmy rozmowę z zawodnikami nawet pomimo tego zapisu. Myślę, że na początku stycznia będziemy mieli pierwsze informacje co do przedłużeń, no i one będą sukcesywnie podawane. Okej, myślę, że to jest konkretna informacja dla kibiców. To jest zima. Mówi się o tym, że też dyrektor podkreślał to wielokrotnie, że powiedzmy to okienko zimowe nie jest zbyt korzystne, łatwe do sprowadzania zawodników, no ale to czy pracujecie też nad latem, no nie, żeby przed nowym sezonem te wzmocnienia jakby były gotowe? Znaczy my pracujemy w ten sposób, że okienko zimowe jest do zrealizowania, ale wielu zawodnikom przedkończą się kontrakty w czerwcu i mamy takie też już tematy, gdzie zakładamy, że podpiszemy od 1 stycznia z zawodnikiem już kontrakt i będziemy naciskać na klub, w którym obecnie jest, żebyśmy się dogadali i pozyskali go zimą, ale zakładamy, że taka rzecz może się nie udać z różnych powodów, więc my patrzymy zawsze o to jedno okienko dalej. Więc my, tak jak mówimy o przedłużeniach, bo wiemy, ile tych przedłużeń nam się kończy, kontraktu nam się kończy, to tak samo już na dzisiaj pracujemy tak samo dwuetapowo właściwie. My dzisiaj, nawet jeżeli zakontraktujemy zawodnika czasami na pozycję, która uważamy, że jest dość dobrze obsadzona, to też już pod kątem tego, że w czerwcu będziemy musieli tą pozycję zrobić. Więc tak, pracujemy już na okienko letnie. Jednym z takich pytań, które się pojawia i myślę, że nie możemy go pominąć, jest kwestia w pewien sposób finansowa i jakby realiów, w których się pan obraca, budując kadrę, ściągając piłkarzy. No, jeden z takich zarzutów ze strony kibiców jest to, że nie dokonujemy transferów gotówkowych. I tu myślę, że dobrze byłoby przedstawić, jakimi może nie kwotami pan dysponuje, ale raczej na czym polega ten proces i że ta skarbonka pod tytułem budżet transferowy to nie jest tylko chyba kwota stricte do przekazania klubowi, z którego pozyskujemy piłkarza. Znaczy to jest pewien budżet transferowy i on zakłada i pozyskanie, koszty pozyskania zawodnika, czyli koszty na przykład ewentualnej zakupu, zapłacenia klubowi, którym jest obecnie ma kontrakt. Oczywiście jest koszty, w tym chodzi koszt jego apanaży, no i jeszcze koszty związane z agentem, czy też z rejestracjami zawodnika, więc my mamy pewną pulę pieniędzy i musimy nią bardzo rozsądnie też
gospodarzyć, ponieważ no, czasami warto zawodnika, na zawodnika poczekać i wziąć go bez kontraktu, nie zapłacić klubowi, a dać mu większe pieniądze, bo no, za jakość trzeba zapłacić, tak? Ten potencjał, czy za jakość daną w danym momencie też trzeba zapłacić i no, lepiej czasami dać zawodnikowi pieniądze niż klubowi, bo teoretycznie możemy pozyskać wtedy słabszego oczywiście zawodnika i to jest bardzo złożony proces. Po drugie, no, chyba też nauczeni tu w Widzewie jesteśmy tym, że warto rozsądnie wydawać pieniądze po to, żeby się rozwijać stopniowo, a nie bardzo mocno skokowo. No, dzisiaj gdzieś tam, czy wczoraj były informacje, no, Widzew jest jednym z nielicznych klubów, który jest bardzo stabilny w Ekstraklasie, a to jest, uważam, bardzo duża wartość dodana. A na kim chcemy opierać budowę tej kadry i pozyskiwać piłkarzy, o jakim profilu? Chodzi mi tu trochę o narodowość, bo to też na to zwracają uwagę kibice. Mm-hmm. Chodzi mi o to, czy to będą doświadczeni ligowcy, starzy Słowacy, młodzi, zdolni z brazylijskiej plaży. Na kim chcemy się oprzeć? Na najlepszych piłkarzach. Oczywiście jakby z założenia najlepiej pozyskiwać Polaków, bo ten proces aklimatyzacyjny jest najważniejszy. No, z mojej perspektywy, jeżeli my i doświadczenia, często zawodników ogląda się kilkadziesiąt razy i to na materiałach z platform scoutingowych i na żywo i później nie zawsze ten wejście do zespołu czy organizacji jest łatwa, a zawodnik, który jest przede wszystkim Polakiem albo już gra w Ekstraklasie, jest to zdecydowanie łatwiej, a ta ocena jest piłkarska podobna, więc jakby tutaj to jest ten kierunek, kiedy najchętniej byśmy wzięli Polaków, po drugie zawodników grających już w Ekstraklasie. Czy jakichś bardzo doświadczonych? Nie, myślę, że nie, bo chcemy tych zawodników rozwijać, chcemy też ich budować, muszą mieć też potencjał rozwojowy, tą elastyczność, żeby można było ich troszeczkę ulepić tutaj na to, co trener by chciał. Więc raczej tutaj szukamy potencjału do rozwoju. Wiadomo też, że skupiamy się, no zresztą wiele razy chyba, że o tym mówiliśmy, na tych zawodnikach z tych krajów też ościennych, gdzie ta kulturowość pozwoli też na łatwiejsze wejście do zespołu. My też robiliśmy już kilka razy taką analizę zawodników, którzy do Ekstraklasy przychodzą, skąd się sprawdzają, z jakich krajów, no i w tym kierunku też idziemy, no bo tutaj to można nam określić te cechy mentalne, które pozwolą im lepiej adaptować się w polskiej Ekstraklasie i tak ten zespół dzisiaj próbujemy budować, czy chcemy budować. Co w wypadku transferów wychodzących? Czy są oferty za piłkarzy Widzewa? Jakie warunki muszą spełnić kluby, które te oferty nam składają? I czy jesteśmy gotowi na ewentualne uzupełnienie składu po takim odejściu? Szczerze mówiąc, jedna jest konkretna oferta, pozostałe nie są konkretne na pozostałych piłkarzy, ale no, to, żeby zawodnik od Widzewa poszedł, to też musi być spełniony pewien wymóg finansowy. Widzew, tak jak przed chwilą powiedziałem, jest klubem stabilnym. My nie musimy zawodników sprzedawać i nie ma takiej potrzeby, żebyśmy to robili za kwoty, które dla nas są nieadekwatne do tego, co my chcemy. Po drugie, no, musimy zwrócić uwagę, że zimą to jest też sytuacja taka, że jeżeli ten zawodnik odejdzie, to najprawdopodobniej pozyskanie też będzie nas coś kosztować. Więc jest trudniej wziąć zawodnika wolnego. Więc jeżeli taka będzie kwota, która klub jako klub zadowoli, jeżeli to będzie też dla rozwoju zawodnika i możliwości też pozyskania dzięki temu będzie dobrego zawodnika na jego miejsce, to takie ruchy będziemy robić, ale na pewno nic nie siłę i nie będziemy też działać pod presją czasu i wykonywać czegoś na jakichś nerwowych ruchów. Z serii Trudne sprawy mam pytanie. Zapraszam. Pod tytułem Christopher Norman Hansen. Czemu nie udało się go zatrzymać? Znaczy, ja myślę, że jak ktoś obserwował dany moment, to chyba sobie zdaje sprawę dlaczego. No, ten zawodnik nie był wykorzystywany, on nie grał. Więc jakby w danym momencie, przy danym trenerze, widzieliśmy, że ta współpraca nie ma większego sensu. Ja bardzo gdzieś tego zawodnika cenię i ceniłem i zresztą zapytano mnie już po fakcie też z Jagiellonii, czy to jest zawodnik, który sobie tam poradzi. Ja uważam, że w Ekstraklasie jak najbardziej, no ale czasami tak się składa, że trener z zawodnikiem nie mogą się dogadać, że nie pasuje może do koncepcji. To nie jest kwestia oceny złej decyzji trenera, no taka była informacja, więc my w danym momencie, wiedząc, że
ten z tego zawodnika nie będzie korzystać, a my na to miejsce możemy pozyskać kogoś innego. Po prostu zrobiliśmy taki ruch, no i tak to wynika. No to jest kwestia momentu, czasu, chwili. Czy trener Daniel z żalem ogląda mecze Jagiellonii? Nie. Dziękuję. Panowie, minęła godzina naszej rozmowy, więc chcę zmierzać do końca. Myślę, że sporo wątków przerobiliśmy. Pora troszeczkę też o przyszłości, o najbliższych planach. To jest, dyrektorze, kwestia, która w pewien sposób grzała kibiców analogicznie rok temu. Boiska. Czy mamy gdzie trenować? Czy jesteśmy na to gotowi? Wydaje mi się, mam taką nadzieję już, że w momencie publikacji tego materiału będziemy po opublikowaniu planu przygotowań. Czy jesteśmy pod tym względem zabezpieczeni? No, na pewno nauczeni doświadczeniami z poprzedniego roku. Tutaj staramy się zabezpieczyć lepiej warunki do pracy sztabowi. My tej bazy dzisiaj nie zmienimy, bo nie mamy takiej możliwości. Oczywiście jest budowane nowe boisko sztuczne na Łodziance i z tego co wiem na początku stycznia, nie powiem, że od pierwszego dnia treningu, to boisko będzie do dyspozycji, co umożliwi nam po prostu niedojeżdżanie do Wiśniowej Góry i korzystanie z tego boiska, bo w tym okresie teraz jesiennym musieliśmy to robić. No nie poprawimy boisk trawiastych od razu od lutego. Wiem, że będą tam prace wykonywane. Będzie tam zmiana, więc tutaj raczej zabezpieczamy się tym, że zespół próbujemy zabezpieczyć, czy zabezpieczamy zespół także treningami w Uniejowie, może drugim nawet zgrupowaniem. W tym konkretnym kierunku będziemy dążyć, a zobaczymy, jak warunki atmosferyczne pomogą nam, czy nie pomogą nam w realizacji zadań tutaj na naszych boiskach na Łodziance. Czyli mówiąc krótko, widzę, wykonał tę pracę i jesteśmy bezpieczni, drużyna będzie miała gdzie trenować. No, drużyna będzie miała gdzie trenować i robimy wszystko, żeby to były jak najlepsze warunki do treningu. Trenerze, rok temu pojawił się też w przestrzeni medialnej taki wątek, że takim dużym utrudnieniem dla pracy zespołu są te dojazdy i chciałem dowiedzieć się, jak trener do tego podchodzi, czy jakby to jest mocno uciążliwe dla pana pracy. To, że trzeba dojeżdżać na przykład do Wiśniowej Góry, że trzeba trochę wydłużyć tą drogę jazdy, spędzić czas w autokarze, grać w karty, nie wiem. W szachy. Jedyna trudność jest taka, że to jest czas, którego nie jesteśmy w stanie zagospodarować. W niektórych sytuacjach ze względu na deficyt czasu zdarzało się, że z piłkarzami w autokarze robiliśmy analizę indywidualną. Ale to jest czas, którego nam nikt nie odda i to jest jedyny minus, bo w trakcie tych powiedzmy 30 minut dojazdu plus oczywiście trzeba wsiąść, wysiąść, przygotować się do tego w sensie sprzętu, no to jest trochę inna organizacja i te minuty uciekają. I to jest jedyny problem, taki kluczowy, że to jest przeszło godzina, gdzie sztab nie może wykonywać swoich obowiązków, gdzie sztab musi inaczej planować swoją pracę, piłkarze zresztą podobnie i to jest jakiś dyskomfort, ale gdybym miał dojeżdżać 30 minut i mieć dywan, to nie miałbym z tym problemu. Jakie plany, trenerze, na najbliższe dwa tygodnie? Drużyna wraca do treningów 8 stycznia. Jak trener spędzi ten czas? Jeżeli nie będę dostawał informacji codziennie, że jutro jakieś nagrywki, że jutro jakiś wywiad, to jest szansa, że... Informacja o tym pojawiła się kilka tygodni wcześniej. O tym tak, dlatego tutaj tak. Super. Ale jeśli o resztę tych planów, to chodzi super. Chodzi mi o to tak, nie chcę, żeby to było odebrane, że mam z tym jakiś problem, tylko mam tak nieregularny teraz rytm pracy, że ciężko mi odpowiedzieć precyzyjnie, bo dzisiaj mamy jakieś podsumowanie przed kamerami widzę w TV, inne media też chciałyby porozmawiać i mam duży problem ze stworzeniem planu, ale do piątku to są spotkania, podsumowania, analiza. A ta analiza to też nie wynika, no nie może być zrobiona tak po prostu, bo mamy słupki, zgadzają się albo się nie zgadzają i pracujemy nad tym, tylko też zastanowienie się, przewidywanie rzeczy, które ciężko przewidzieć. Do tego spotkania zaległe, bo teraz nawet cały czas dostaję powiadomienia a propos potwierdzenia bądź nie. Także myślę, że jak wyjadę z Łodzi w piątek, to będzie to dla mnie duży sukces, jeżeli można mówić w tym kontekście o sukcesie.
a zaraz po nowym roku to wszystko zależy od tego, jak też rodzina będzie planować, ale na pewno wrócę troszeczkę wcześniej niż 8 i praca też będzie odbywać się trochę wcześniej niż przed 8, bo to, ta praca w zasadzie się nie kończy i cały czas nawet spotkania jakieś zaległe to też jest praca, której później może wpłynąć na to, co się dzieje na boisku, ale na pewno nie bezpośrednio. No tak, wrócę do pierwszego pytania, które zadałem trenerowi. Czy właśnie ta nieregularność, ale też związana z tą liczbą bodźców z zewnątrz, oczekiwań, rozmów, prośby o komentarze, nie jest takim trochę zaskoczeniem, że trzeba by się z tym może... Bo pewnie trener słyszał o tym i spodziewał się tego, więc nie chcę twierdzić, że trener się zaskoczył, ale być może jednak trzeba było się z tym zmierzyć i jednak było to trudniejsze niż trener się spodziewał. To jest może nie tyle trudniejsze, ale nie spodziewałem się, że tyle energii to może kosztować, bo największy problem albo wyzwanie, jeszcze raz, to jest zachować energię na to, co jest dla ciebie najważniejsze. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby drużyna wygrywała. Jeżeli drużyna, piłkarz widzi, że trener mówi, że potrzebujemy nowej energii, że potrzebujemy pozytywnego nastawienia, a sam jest po 3 godzinach snu, analizie, swoje kwestie też prywatne oczywiście trzeba jak najbardziej odciąć. Jeżeli odetniesz się od tego, co w domu, to w domu to wróci do ciebie i cierpi też rodzina na tym. Dlatego to jest największe wyzwanie, jak zachować taką energię, którą jesteś w stanie przelać też na innych ludzi, żeby oni wiedzieli, że twój stan, twoje zmęczenie nie wynika dlatego, że masz problemy z tym, że ktoś musi wykonać swoją pracę, dziennikarz, kibic, też jest ciekawy i dlatego ja wiem, że to jest bardzo ważne i bardzo potrzebne i nie chciałbym tego ucinać, nie chciałbym tego ograniczać, choć wiem, że muszę, bo jeżeli mam do wyboru odpowiedzieć pozytywnie i zgodzić się na jakiś wywiad, to wtedy zabraknie mi energii na zadbanie o drużynę, a tego bym nie chciał i dlatego teraz ten krótki czas muszę na to spożytkować, ale na pewno to nie jest coś, czego lubię. Ja wolałbym mieć więcej punktów i więcej wygranych niż wywiadów, a na razie ta liczba niebezpiecznie zmierza ku temu drugiemu. Dyrektorowi życzę rodzinnego charakteru świąt i wszystkiego dobrego, ale wiem, że to jest okres wytężonej pracy i tego chyba kibice oczekują, więc nie zapytam o to, czy będzie czas dla rodziny. Znajdzie się pewnie, chociaż będzie trudno. Znaczy tutaj, jak ten powiedział, ja myślę, że też w jakimś najbliższym czasie z Łodzi będę mógł wyjechać, ale ta praca oczywiście jest wykonywana nadal, bo to nie jest problem dzisiaj pracować zdalnie. Albo w sumie właściwie jakbym nie był w Łodzi, to też nic się wielkiego nie wydarzy, ale ten czas rzeczywiście troszeczkę z rodziną, bo rzadko bywam też w domu, a to jest taki czas rodzinny i troszeczkę tego, chociaż w takim minimalnym zakresie odejścia od sportu może się udać, choć wątpię. Panowie, bardzo dziękuję wam. Niegrzecznie byłoby nie zapytać o ciebie, Kuba. Mhm. My tu mamy, to jest jakby widzę w to, plan, widzę w to projekt i trzeba być w niego zaangażowanym w 100%. Panowie, kończąc, bardzo dziękuję za to pytanie, ale na pewno dodam, że na pewno znajdzie się chwila na to, żeby odpocząć, ale tutaj dużo projektów, dużo inicjatyw. Niedługo sprzedaż karnetów, trzeba to wszystko przygotować, start przygotowań, musimy być gotowi. Musimy na czas. Tak, i musimy przede wszystkim uzupełnić klipsy, bo kończymy nasz robotniczy talk show, pożegnają was dwie antenki i krawat, a ja ze swojej strony bardzo dziękuję trenerowi Danielowi Myśliwcowi. Dziękuję. Dyrektorowi Tomaszowi Wichniarkowi. Dziękuję serdecznie i życzę wszystkim wesołych i spokojnych świąt. Ja nazywam się Jakub Dyktyński i bardzo wam dziękuję za oglądanie naszego dzisiejszego programu. To było podsumowanie rundy jesiennej. Kończymy. Do usłyszenia. Cześć.